Dzień dobrek, reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobrek, baby Elfie. Otwieramy kalendarz, zaglądamy. Tak, ja już tu otworzyliśmy. To ułatwimy sobie zadanie. Weźmiemy jeden wagonik. Zajrzysz do tego okienka. Co to dzisiaj za herbatka? Czekaj, o, trochę ci pomogę, bo jest ciężko. Wiesz? O. O, ciekawe, czy mi się uda. Okej, czy idzie, czy nie idzie? O, dobra. Teraz ty. O, ładnie, ładnie. Jest! Wyjmiesz ze środka? Jaka dzisiaj jest herbatka w kalendarzu? Wyciągniemy tę herbatkę. Oj, trudno, pomóc? Pomóż. O, dobra, czekaj. Ale ciężko się wychodzi. Ciężko się wyjmuje. O, dobra, wyciągniesz teraz ty. O, i co tu mamy? Co to za herbatka? Mogę zobaczyć? Mogę zobaczyć jedną? To jest herbatka czarna, cytrynowa z imbirem. Powiem ci, że ona jest bardzo dobra. Tutaj przeczytałam, jest taki napis. Dziękuję ci, Elfie. Dziękuję, Elfie, za taką pyszną herbatkę. Tak, jest, szufladkę odkładamy do kalendarza. No dobra, herbatkę też możemy, drugą też schować. I wcisnąć. Wciskamy. Mocno, mocno. I drugą. Wciskamy. Mocno. Możemy ją akurat trochę zgnieść, żeby się zmieściła. O! Dociśniesz? O! Niełatwe zadanie. Dobrze ci idzie. O! Jeszcze trochę ten róg. Och! Chyba jest ok. Dobra, schowamy. O, czekaj. Spróbuj sobie trochę inaczej. O, trochę sobie przechyl. O! No, no, no. O, teraz możemy tak. I teraz. Jest! Trochę się przycięło, nie? Można poprawić, wyciągnąć, docisnąć. I jeszcze raz. Zamknij. Jest! Super! Piąteczka, piątka. Jedzie autko za oknem, takie duże auto przyjechało, tak? Piątka! Dobrze nam poszło. Super! Dziękuję, mój pomocniku Elfie. Tam już żadnych nie ma, możemy zajrzeć. Ale te już są puste, ale możesz się upewnić. Wylosuj sobie okienko i sprawdź, czy na pewno jest puste. O, babcia woła na obiad. Pójdziemy zaraz, zjemy sobie coś. Ty z ciuchcia i z komina leci dym. O, ja cię. Remek, jechało autko, tak, za oknem. A zobacz sobie tę kartkę jeszcze. Zobacz, otwórz ją, zobaczysz, co się stanie. O, a to może jakiś motor był? Czy samochód? Ty się znasz dobrze. Ciekawe, co to było. Czy samochód, czy motor? Tak zrobił, głośno. I pojechał szybko. Bardzo szybko. Remcio, a zobacz tę kartkę. Otwórz ją. Zobaczysz, co się stanie. Gra muzyczka i świeci światełko. Tu, 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 tu. Wow. Tany, tany? Tany, tany! Idziemy! Ty, 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 ty. I teraz zamknij i zobaczysz, przestanie grać. Zamknij. To już koniec, bo to nie jest książeczka, tylko taka kartka, wiesz? Już, bo my tu puszczamy muzykę z kartki. Umiesz tak? Zamknij teraz. Teraz nie gra. A, otwórz. Gra! Ale! A? Ale, uwierz! Teraz jest otwarta i nie gra. Coś tam się przycisnęło chyba. Tany, tany! Muzyczka!
Chodź, włączymy wszystkim przy obiedzie muzyczkę taką, co? Pójdziemy tam i włączymy im, pokażemy im kartkę. Jaka fajna. Chodź. Idziemy na obiadek. Ciuchcie tutaj odstawimy. O. Bierzemy twoje autko też. Ale numer. Chodź, pokażemy wszystkim, jaką kartkę mamy. Zobaczcie. Takie cuda. Otwórz ręciu. Gra! I świeci! Chodź! Chodź na obiadek teraz. Będziesz nam tu grał do obiadku. O jajciu! Pięknie! Taki zachwycony. Takie nie byle co? Pierwszy raz chyba odkrył, że to gra. Ale to przysłał ten Krzyś, proszę. Taka śliczna. I gryna. Dalej. A. Co to za melodia z czkawką? Łączymy się z wami kilka godzin później. Jesteśmy po pracy. Zobaczcie, ile dem pościągałem tutaj. Same dema. Można sobie przetestować wszystkie gierki. A teraz włączamy Netflixa, drodzy Państwo, i jemy sobie przepyszną zapikankę. Kradzioną z lodówki. Kradzioną z lodówki. Zjedliśmy kolację i tak jakoś podejrzanie długo leżymy tak, drodzy bez Państwo, niczego. Bo to nie jest tak, że my tu sobie leżymy i się obijamy. Zupełnie tak nie. Słuchajcie, po prostu prawda jest taka, że na urodziny jakoś wybitnie mało słodyczy zjadłem. A to dostałem też jakby na urodziny od Agatki i Marcina, no więc chyba to jest najwyższa pora przy Riverdale'u, żeby to zjeść. Vlogmasowe. No właśnie, to jest nasza vlogmasowa rzecz. Jeszcze co tu jest napisane? Coś o świętach? Ptasie mleczko, gwiazdka z nieba, ogryź, lubuj się, popróbuj. Śmietanka gładka, jak gadka, szepnij, czego ci trzeba. Potrzeba mi ptasie chomeczka. No to masz. Dzięki. Zauważyliście taką zależność, że jak są vlogi, w których coś się dzieje, jesteśmy w podróży, tak jak na przykład wczoraj jeździliśmy na łyżwach, lataliśmy po Warszawie, nagrywaliśmy jarmarki i bardzo, bardzo dużo się działo. Tak zwykle jakiś czas to trwa i później przychodzi vlog, w którym tak do końca nie wiadomo, o co chodzi i tak jakbyśmy po prostu tego dnia walczyli nieco o przetrwanie z taką energią na jako takim chociaż poziomie. No i właśnie dlatego tak się dzieje, ponieważ tak jest i tak to wygląda, że po wyjeździe nagle mamy takie zjazdy, kiedy musimy nabrać mocy, a za bardzo nie ma na to czasu i nadal chcemy dużo ogarniać i fajnie się bawić. Dzisiaj byliśmy w pracy i po pracy po prostu zalęgliśmy się w tym oto łożu, oglądając sobie Riverdale w tym oto telewizorze. Rafciu teraz gra, ogarnęliśmy
mieliśmy trochę tutaj przestrzeń. A ja zajęłam się, coś żeby nie było, że coś zrobiłam, tylko tego tak nie widać może. A jednak zajmowałam się papierzyskami najróżniejszymi. Mój organizer dawno tak nie wyglądał i nie był zorganizowany. Ogarnęłam też prezenty i to są między innymi upominki dla Was, dla osób, które brały udział w akcji Dzień Dobry Reniferek i nadal biorą. Jeszcze nie wysyłamy wszystkich prezentów, no bo być może ktoś jeszcze dołączy i będzie jakoś bardzo się starał i tak dalej, także też nie wykluczamy tego i na pewno jeszcze dwie przesyłki zostają u nas i będziemy je wysyłać trochę później. No i też inne takie różne mamy rzeczy do wysłania, jakieś kartki świąteczne i takie różne rzeczy. To właśnie planowałam sobie i porządkowałam i grupowałam i tak dalej. I zajęłam się też poza papierami listą prezentów świątecznych, zajrzałam do tych prezentów naszych, co my tam mamy. Pokażę Wam, co tam Murawcia jeszcze słychać. Co grasz? No ja już mam demko Nier Automata, czy Nier Automata, nie wiem. Jeszcze raz? Demo jakieś? Nier Automata albo Nier Automata. Nier? Automat Nier, ślimaka? Albo Nier, nie wiem. Co robisz? Dobra, bez nazwy, co robisz? Automata albo coś, nie wiem, latam fajną laską i strzelam do jakichś cyborgów. A czyli nieźle mówisz? Właśnie nie jestem przekonany. Całkiem spoko wieczór. Byłby spoko wieczór, gdyby nie pewna drobna sprawa, Boże, jak to wygląda. Było tak ogólnie, że do oglądania serialu Rafciu chciał coś przynieść pysznego, żebyśmy sobie tutaj zajadali i przyniósł takiego pięknego renifera, którego dostałam na Mikołajki. Ale stwierdziłam, że jest taki ładny, że jeszcze chcę go nagrać, że może jeszcze jakieś zdjęcie zrobię, a może jako dekoracja świąteczna się nada, czy coś w tym stylu. No i tak sobie leżałam tutaj i tak go wzięłam, że nie, wiesz co, nie jedzmy go jeszcze teraz, niech sobie jeszcze trochę tutaj z nami posiedzi i położyłam go tutaj głową na lampce świątecznej. Dlatego aktualnie ten renifer wygląda tak i teraz możemy go zjeść bez wyrzutu sumienia. Co, ale go się głowa wtopiła. No to jest zombie. O, a propos zombie, boli mnie ząb. Ja nie wiem, co ostatnio z tymi zębami mam, ale jedna rzecz już się polepszyła, tak teraz wyrzyna mi się ósemka po drugiej stronie. Z ósemkami historii po raz setny nie będę opowiadać, ale są niezbyt przyjemne. Więc oczywiście jak już dolna ósemka rwie, no to jednocześnie gardło i trochę ucho i w ogóle wszystko. Grażę, ale co ty znowu narzekasz? O, ja myślę, że teraz sekundę spędzę z tą oto gazetką, przejrzę sobie jakieś świąteczne inspiracje, przywrócę sobie trochę energii i świątecznej wiary w to, że dotrwamy do tej Wigilii z taką energią, z jaką chcemy dotrwać. I znowu nic dziwnego się nie wydarzy. Wracam jeszcze do komputera, chcę trochę pomontować i chyba myślę, że konsumpcja tego oto renifera też pozwoli nam trochę wrócić do żywych, ale jest już ogólnie późno. Także tak jak zapowiedziałam po tych vlogach, w których naprawdę dużo się działo, nie spodziewajcie się fajerwerków, będzie raczej luźno i domowo. Wróciłam jeszcze do ogarniania rzeczywistości, zrobiłam kilka przelewów, jakieś tam rachunki uregulowałam i rozpisałam sobie, co jeszcze musimy w grudniu załatwić. I załatwiłam kolejną sprawę. Airbnb, jak byliśmy w Kołobrzegu, to mówiliśmy, żaliliśmy się z naszego wielkiego problemu, bo pojechaliśmy do miejsca, gdzie nie było basenu, nie mieliśmy dostępu do basenu przy naszym noclegu. No i nie wybrzydzalibyśmy, gdyby nie to, że w ofercie była informacja, że basen będzie i w sumie specjalnie po to wybraliśmy nocleg dalej od centrum. No ale gospodarz jakby się tego wyparł, że to nie było zależne od niego i tak dalej. No ale wystarczyłoby, żeby w ofercie pojawiła się aktualizacja, że basen tam w jakimś czasie jest nieczynny i sauny. I gospodarz nie chciał żadnego zwrotu pieniędzy, tylko zwrotu części jakoś tam. No i w ogóle nie chciał się dogadać, uważał, że w ogóle powinniśmy nie marudzić i tak dalej. Ale Airbnb przyznało nam zwrot i to całkiem spory, bo tutaj mi pokazuje w dolarach. Zapłaciliśmy $72, 10 centów.
a zwrotu dostaniemy 24 dolary 12 centów. Także warto było w sumie zwrócić na to uwagę, że oferta jest nieaktualna, no bo tutaj całkiem sporo nam Airbnb przydzieliło kasy i to już jest druga taka sytuacja, kiedy mieliśmy jakiś problem z gospodarzem i Airbnb bardzo fajnie to rozwiązuje, także dobrze mieć takiego pośrednika. Przy okazji w opisie jak zawsze podrzucamy link do Airbnb, jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, może jakiś zimowy wypad Wam się szykuje i szukacie noclegu, to mamy 138 zł zniżki na pierwszą rezerwację. My wtedy też dostajemy środki na podróże, także przypominam. I warto, nawet jeżeli jakieś problemy się po drodze gdzieś tam pojawią, najlepiej jak najszybciej od razu przez system wszystko zgłaszać, ale właśnie Airbnb bardzo fajnie się tym zajmuje, rozwiązuje problemy, no i jak widać to nawet nie był jakiś wielki problem, tylko po prostu bardzo, bardzo pilnują różnych takich zasad, więc to jest bardzo spoko. Jest już tak późno, że zapowiedź naszego zadania kolejnego wygasła, także lecimy z Waszymi realizacjami. Tak jak wspomniałam, no ja dzisiaj się zajmowałam akurat planowaniem, czyli tematem przewodnim dzisiejszego dnia akcji Dzień Dobry Krenik Ferek. Planujemy wszystko to, co zostało nam do zrobienia jeszcze przed świętami. Domowelowe ma jeszcze sporo do zrobienia z tego, co tutaj piszą, chociaż oni to od 1 grudnia codziennie jakieś, już w ogóle w listopadzie wszystko mieli zaplanowane, także to jest w ogóle wyższa szkoła vlogmasowania. Tutaj mamy takie naklejeczki, no nie będziemy im tu się wczytywać, ale no ogólnie są tu plany na ostatni tydzień przed świętami, no i właśnie wierzyć się nie chce, że już za tydzień jest Wigilia. Lecimy dalej. Zapowiedź naszego najnowszego vloga. Tutaj Artur podsyła nam, prosiliśmy go bardzo o relację z jarmarku świątecznego w Elblągu. I tutaj mamy taką piękną choinę, taką alejkę spacerową. Tam jest ramka, którą ujrzymy bliżej na kolejnym zdjęciu, jeszcze nie tym. Tutaj jest są świąteczne spotkania Elblążan, też przy choince, przy różnych stanowiskach. Jest bardzo, bardzo klimatycznie. Naprawdę, tak jak na magnesie widziałam, to jest naprawdę bardzo ładne miasto. Albo ma przynajmniej takie ładne miejsca. Tutaj jest nasz sercownik Artur w ramce pięknej z Elbląga. Pozdrawiamy naszego sercownika honorowego. Domowelowe jeszcze nas tu oznaczyło ze swoim świątecznym outfitem, czyli ze świątecznymi skarpetkami. Myślę, że kubek tutaj się idealnie komponuje. Jeszcze ciekawe, co w kubeczku. Czy to jakaś kawka, czy gorąca czekolada, czy herbatka. Co tu ten bałwanek ma w środku. Chociaż bałwanek to coś mrożonego może w środku, żeby się nie roztopił. Patrycja Wołoszyn oznaczyła nas w relacji z katowickiego jarmarku bożonarodzeniowego. Także mimo, że odwiedziliśmy my już w tym sezonie 5 jarmarków, jeszcze jak się okazuje jeden mamy w planie nadprogramowo, bo planowaliśmy 5 miejsc odwiedzić, to dzięki Wam możemy zwiedzać Wasze miasta. Także jeżeli jeszcze jakieś inne miasta zwiedziliście w wydaniu świątecznym, to podsyłajcie zdjęcia, oznaczajcie nas, bardzo, bardzo chętnie obejrzymy sobie wszystko. Tutaj Nona Milagrosa oznaczyła nas, że to jest jej lista rzeczy do zrobienia przed świętami, obejrzenie naszych vlogmasów, także jest nam szalenie miło. Będziemy jeszcze wrzucać, także będziesz miała co robić do świąt. I po świętach też zresztą. Monika oznaczyła sobie jeden piękny plan do 24 grudnia, no i mam nadzieję, że później również być szczęśliwym. I to jest punkt do odhaczenia każdego dnia i tego też życzymy jak najbardziej. I Patrycja Wołoszyn. No właśnie, kto powiedział, że spis treści może być tylko w książce? Zatem czas ten spis treści uzupełnić. Czyli to jest świąteczny spis treści. Taka lista nieco inaczej uchwycona. Wszystkich rzeczy, które trzeba ogarnąć, o których trzeba pamiętać. Przy świętach jest masa takich rzeczy, także dajcie znać w komentarzach, jak Wam idzie, co macie jeszcze do zrobienia. Został nam tydzień do Wigilii, tydzień do świąt, także może już jakieś sprawy ogarnęliście, ale dajcie znać, co jeszcze przed Wami. Drodzy Państwo, zapomnielibyśmy o zdrapce. Przybywamy już w pościeli, prawie ja już przysnęłam. No ale być może jeszcze coś tu się na nas dzisiaj nie czai. Czai, tylko... tak, czai się. Tak, zatem się czai coś na nas dzisiaj. O, a czemu ja nie mogę... O, dobra, nie. To trzeba mocniej. Uuu, milion! Milion byśmy wygrali. No byłoby miło, ale jakoś wątpię, żeby z takiej zdrapki taki milion, nie? Nie wątpię. Ciekawa jestem, czy ktoś kiedyś wygrał milion w zdrapce. No na pewno jakby wygrał, to by był bardzo szczęśliwy. No ja bym była. Prezencik? Czapka. Ej, ale naprawdę swoją drogą ciekawe, czy takie duże kwoty też się zdarzają w takich zdrapkach. No chyba tak. Chyba tylko w Wigilię.
No tak, jest jeszcze szala. Drodzy Państwo, my już padamy. To PlayStation z tyłu to tak dla niepoznaki, bo ja już to zaraz wyłączam. Nie będzie tak, że teraz zakończę vloga i będę grał. Dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Zapraszamy do subskrybowania, do kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę pod filmem. I jak zawsze, do zobaczenia jutro. Pa!